Poprawnie zawiązana muszka mówi wiele nie tylko o mężczyźnie, który ją nosi. On się nad morzem bardzo dobrze sprzedaje, kotwica. Tylko to jest jeszcze muszka nieskończona. Ona jeszcze musi być obszyta. Dwie przyjaciółki, Żaneta i Michalina, potrafią ocenić muszkę lub krawat w jednej chwili. Obie samodzielnie uszyły ich już ponad 1000. Czasami klienci zamawiają po 20-30, no czasami mamy zamówienia takich dużych, co idzie ponad 200. Żaneta po urodzeniu dziecka poświęciła się macierzyństwie. Pewnego dnia, gdy bawiła się z córką na placu zabaw w Geosferze, poznała Michalinę. Dwie młode mamy umówiły się na kawę i rozmawiały o swoich marzeniach. Michalina taką zaprosiłam do siebie na kawę i mówię, że mam taki pomysł, a myślę, dobrze, robimy. Kobieca dyskusja rozbudziła szczerą rozmowę o planach na życie. Żaneta miała pomysł inspirowany nowo zakupioną muszką męża. Michalina wiedziała, jak sprzedać ten pomysł w internecie. Bo same strony zrobiłyśmy, Michalina tej w dużej części. Gdyby sama uzupełniamy sklepy internetowe, no wszystko robimy sama. Pracujemy z blogerami, no jeździmy przede wszystkim na targi, które nam pomagają tak pozyskać takiego klienta hurtowego z różnych krajów, tak? Mamy Holandię, mamy Norwegię, mamy Niemcy, no i Anglię. Dziewczyny nie poprzestały na rozmowie. Michalina nauczyła się szyć od Żanety i od tej pory w ich głowach rodziły się same dobre pomysły. Żaneta mnie nauczyła szyć pierwszą muszkę, którą sama szyłaś 5 godzin. 5 godzin szyłam swoją pierwszą muszkę, bo też nawet nie wiedziałam, jak się obsługuje maszynę. Całe wakacje szyłyśmy, żeby we wrześniu wystartować i we wrześniu wystartowałyśmy na Swag Show w Katowicach. Wzięłyśmy kilka rodzajów drewna, najlepiej się sprzedawał mahoń. W zasadzie mahoń od razu poszedł cały, tak? No bo cały się mieliśmy inne, ale mahoń akurat najbardziej się podobał. Najbardziej się podobał i jak gdyby klienci wybrali docelowo, że to ma być mahoń. Po roku od założenia działalności pamiętają też trudne chwile, ale wspominają, jak ogromne wsparcie otrzymały od rodzin. Teraz mężowie pomagają w funkcjonowaniu firmy. Każdy ma swoją rolę. Nasi mężowie nam z muszkami pomagają, jeżdżą, wszystko załatwiają z nami. Cała rodzina tym żyje. Tak. I dzieci, ja z synem pudełka składam. Testują muszki. Oni chodzą i testują, czy gdzieś nie ugniata, czy wszystko jest w porządku. No i reklamują nas zawsze, mają nasze wizytówki w portfelu i na jakieś imprezach chcą zreklamować. Jedni testują, a drudzy doradzają. Obie młode mamy szyją muszki nocami, gdy wszyscy już śpią. Docenili ich nie tylko klienci. Wśród młodych designerów mody mają wypracowaną pozycję. Jedną z okładek magazynu Forbes zatytułowano najlepszy startup i zilustrowano zdjęciem z ich muszkami. To jest nasz model, właśnie też z Krakowa, pan, który nosi nasze muchy. No i tutaj jest ona na jej okładkach. Teraz robimy też muszki dla na nową premierę serialu HBO. Więc jak gdyby tutaj mamy też duże zamówienie na tą premierę. Muszka to towar ekskluzywny. Liczy się materiał, precyzja wykonania i to coś, co gwarantuje ręczna robota. Zauważyłyśmy, że w Polsce jest tendencja do muszek z poliestru. My staramy się jak gdyby robić to z naturalnych materiałów. Jedwab z bawełną, tutaj jest jedwab z bawełną, to jest cały jedwab. Ładnie zapakowany prezent może pachnieć świeżo paloną kawą, której aromat pobudzał podczas nocnego kuchennego szycia. Aktualnie obie dziewczyny nie myślą o zbyt dynamicznym rozwoju. Chociaż współpracują z dużymi producentami materiałów, nie chcą zajmować się masową produkcją. Realizują projekty dla dużych marek, czyli zamówienia powyżej kilkuset sztuk, ale to wymaga od nich wiele pracy. Który kraj najwięcej bierze? Holandia. I te drewniane właśnie. I tylko drewniane, no drewniane to tak jak mówię, są po prostu hita. Nazwa firmy The Bobo Ties to też spontaniczna myśl, która pojawiła się w głowie Żanety podczas słuchania radia. Gdy poszukamy ich klientów, to na mapie świata można ich odnaleźć na prawie każdym kontynencie. Pierwsze zamówienie zza oceanu przyniosło założycielkom firmy sporo emocji.
wśród blogerów modowych. Najbardziej popularne są ich drewniane muszki. Robimy też muszki na zamówienie drewniane, na wieczory kawalerskie, na przykład dla fotografów. Ostatnio robiliśmy aparaty fotograficzne. Jak gdyby nanosimy wszystko, co jest, co sobie klient zażyczy. Dla różnych firm też robimy z vlogami. Mają wiele wzorów związanych z trendem lub lokalizacją. Muszki drewniane mogą być także wykonywane na indywidualne zamówienie. Żaneta z sentymentem wspomina pewną dostawę materiałów, w której znalazł się jedwab utkany w latach 70. z bardzo ciekawym wzorkiem. Taka rodzina miała fabrykę jedwabi w latach 70. we Włoszech i oni po tych 40 latach się wyprzedawali z tego. Mhm. Dlatego staramy się szukać tego materiału, żeby był jak najlepszy gatunkowo i żeby był jak najbardziej ekskluzywny, bo chcemy iść w tą stronę. Kolekcja ze względu na krótką serię wyprzedała się błyskawicznie. Tak właśnie zabawa z maszyną do szycia przerodziła się w rodzinny biznes. To początek długiej drogi biznesowej dwójki kreatywnych jaworznianek, które udowadniają, że młode mamy nie widzą przed sobą barier.